Drodzy kochani, chciałem kilka słów powiedzieć w dzisiejszym programie o dyscyplinie umysłu. Otóż w jodze jest tak, w bhakti jodze, że się praktykuje wczesne wstawanie. Mniej więcej 4 godzina się wstaje, się bierze zimny prysznic, się robi medytację na koralach medytacyjnych. I co to wszystko tak naprawdę powoduje? Ja chciałem wam powiedzieć, że to nie jest tak sobie po prostu o tak, że ludzie wstają z rana, że wstają o tej 4 godzinie, a nie wcześniej, nie później, tylko właśnie o tej. Ja dodam, że w tej godzinie jest największe wysycenie prany w atmosferze. Są bardzo pozytywne energie, które spływają właśnie z rana na naszą planetę. A co za tym idzie, osoba, która wcześniej wstaje i robi medytację, ma nad sobą jakby panowanie, ma kontrol umysłu. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ wiele osób zachowuje się niewłaściwie, nie tylko swoim zachowaniem demonstrują, że nie mają żadnej edukacji, ale również swoją mową. Jest wiele takich wypowiedzi różnych osób, czy to polityków nawet, no bardzo takich ostrych wypowiedzi, nieprzemyślanych wypowiedzi, wypowiedzi, które nie są kontrolowane, prawda? I potem są konsekwencje. Niektóre osoby, nie tylko politycy, ale również osoby normalne, muszą jakby zapłacić za to, co powiedzieli lub za to, jak się zachowali w danym momencie, prawda? Dlatego jest bardzo istotne to, żeby kontrolować swój umysł, żeby kontrolować swoje ciało, żeby kontrolować swoje myśli. A właśnie w tym procesie kontroli nad naszym ciałem, nad naszym umysłem pomoże nam yoga, medytacja, wczesne wstawanie. Ja podam wam taki przykład, porównując osobę, która wstaje na przykład z rana, czy tam 5. czy 4. godzina z rana, robi medytację, ta osoba będzie miała nad sobą jakąś kontrolę, nad tym, co myśli, nad tym, co mówi, będzie miała po prostu kontrol 100% swojego umysłu. I teraz porównajmy osobę, która wstaje o 1. godzinie, albo 12, albo 11, coś mniej więcej koło tego, to jest totalnie godzina siwy, to jest godzina siwy, jest po prostu, się zaczyna od godziny 7 wzwyż, prawda, do 12, no nie? I ta osoba będzie ospała, ta osoba będzie po prostu nie wiedziała, o co chodzi, będzie taka, no, rozczęsiona jednym słowem, można powiedzieć, nie będzie mogła się skoncentrować bardzo łatwo, bo właśnie te godziny nie są na wstawanie z łóżka, tylko godzina, o której mamy wstać, to jest właśnie wczesne godziny ranne, żeby nasze ciało podczas medytacji pobrało odpowiednią ilość prany, odpowiednią ilość energii właśnie z atmosfery. Dlatego właśnie ten temat zwracam uwagę, ponieważ widzę wielokrotnie na różnych YouTubach, widzę również YouTuby, które są wypowiedzi pewnych polityków i są to jakby wypowiedzi praktycznie nieprzemyślane, ja bym powiedział nawet debilne niektórych ludzi, bez jakiegoś przemyślenia, bez jakiegoś głębszej analizy tego, co mówią, tego, co chcą przekazać po prostu widzowi. Po prostu chciałem zwrócić na to uwagę, bo bardzo istotne jest to, żeby jeżeli prowadzimy dany kraj do przodu, jakiś przywódca, jakiś polityk, no to musi niestety mieć na uwadze dobro wszystkich osób, które mieszkają w danym kraju i musi jego wypowiedź być bardzo dobrze przemyślana, musi przeanalizować wszystkie za i przeciw tego, co on wypowie publicznie, w gronie publicznym, prawda? I to jest bardzo ważny faktor, żeby ludzie umieli jeden do drugiego dobrze się odzywać, dobrze się traktować, nie od razu iść do rękoczynów, jeżeli chodzi na przykład o miejsce do parkowania, że widziałem po prostu akcję taką, że ktoś komuś zajął miejsce i ten drugi pan rzucił się na drugiego pana po prostu, żeby go pobić za to, że po prostu nie zajął mu miejsce do parkowania. Ja bym chciał, żeby takich akcji było mniej, coraz mniej w naszym kraju i nie tylko takich akcji z parkowaniem, ale również czy to w supermarkecie, czy gdziekolwiek w innym miejscu, żeby po prostu ludzie byli więcej komprensywni, więcej tacy mieli logiki w tym wszystkim, więcej takiego dobrego umysłu, prawda? I właśnie o to mi chodzi, żeby dać jakby taką informację, że ludzie mogą zapanować nad sobą, ale muszą przestrzegać pewnej dyscypliny umysłu. Muszą przestrzegać pewnych zasad. Jeżeli tych zasad przestrzegają, wstają z rana, medytują i tak dalej, to będzie ich pole aury, biopole będzie po prostu czyste i nie będzie problemów z tym, że nie mogą się kontrolować. Czy są pod wpływem jakichś podczepień, czy duchów, czy czegokolwiek innego. Ja po prostu chciałbym przekazać wam taką mantrę,
która będę ją intonował bardzo powoli, żebyście mogli sobie też nauczyć się. Bardzo prosta mantra. Radę, radę, siam ma radę. Radę, radę, siam ma radę. Radę, radę, siam ma radę. Jeżeli intonujecie tą mantrę przynajmniej jakieś pół godziny, 20 minut z rana, no to po prostu wasze pole aury się oczyści. Nie będziecie mieli kłótni z kimkolwiek z waszej rodziny, czy z kimkolwiek z waszego otoczenia, ponieważ jeżeli wstajecie z rana, intonujecie tą mantrę, to wasze pole auryczne będzie automatycznie czyste. Na marginesie chciałem wam skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada aronit, który nas chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym, promieniowaniem od żył wodnych, które znajdują się pod naszym domem, czy pod naszym biurem, tam gdzie pracujemy. To właśnie ten odpromiennik. Na linku pod YouTube'em znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia. Thank you.